Na moim kanale jest już sporo materiałów z najnowszym iPhone'em 10R. Pewnie większość z was wie, co myślę na jego temat oraz jak się zapatruję na kwestię wyboru tego telefonu czy innego. Natomiast w dzisiejszym filmie chciałbym nieco obrócić sytuację i podać wam kilka powodów, dla których warto właśnie kupić ten telefon i pokazać wam, czym on tak naprawdę się wyróżnia. Nowe iPhone'y dostępne na x.com.pl, link w opisie. I zanim przejdziemy do samego iPhone'a, gorąco was zachęcam do zaobserwowania mnie na Instagramie, gdzie trwa właśnie konkurs, więc możecie sobie sprawdzić to i wygrać fajną nagrodę. I na początek może rzecz, która najbardziej uwiodła mnie w tym telefonie, czyli stosunek wielkości tego ekranu do komfortu jego użytkowania. Chodzi mi o to, że tutaj w tym modelu mamy najwięcej treści na ekranie i najlepiej jednocześnie trzyma się po prostu ten telefon w dłoni. W przypadku iPhone'a 10S Max, tam niestety ten komfort jest zaburzony i aby go komfortowo używać, trzeba używać dwóch rąk. Natomiast w przypadku iPhone'ów 10 bądź 10S, tamten ekran po prostu jest mniejszy i wydaje mi się, że właśnie mógłby być ciut większy i ten rozmiar wydaje się być jego najlepszą wersją. Także tutaj mam takie przekonanie graniczące z pewnością, że większość osób zgodzi się z moim zdaniem i powie, że ten telefon właśnie leży najlepiej w dłoni i jednocześnie najwięcej treści można na nim wyświetlić. A jak już mówimy o wyświetlaniu, to warto powiedzieć o wyświetlaczu w tym urządzeniu. Jak wiadomo, mamy tutaj LCD, natomiast jest to ekran LCD Retina Liquid, który jest po prostu podkręcony względem tych ekranów LCD w poprzednich iPhone'ach. Tutaj to trzeba uczciwie powiedzieć, że to też widać, jak porównacie sobie z 7 czy 8, to zobaczycie te różnice. Aczkolwiek moja uczciwość wymaga też tego, aby powiedzieć, że też zobaczycie różnicę, jak porównacie sobie z ekranem OLED. W sensie tutaj wtedy będzie też gorszy ten ekran. Niemniej ta rozdzielczość 1792x828, co daje 326 pikseli na cal, robi też wrażenie i tak jak wam mówię, w takim codziennym użytkowaniu naprawdę powinniście być zadowoleni. Zwłaszcza jeżeli nie mieliście wcześniej w rękach telefonu z OLEDem, wtedy taki przeskok na ten właśnie LCD, choćby z jakiegoś właśnie iPhone'a 7 czy 8 będzie odczuwalny. No i coś, co wyróżni ten wyświetlacz na tle tych starych iPhone'ów, to na pewno też ten design, czyli ta bezramkowość, chociaż te ramki oczywiście tutaj są. Natomiast one są tutaj już mocno zwężone w stosunku do tego, co było. A, i tutaj jeszcze warto zaznaczyć taką jedną małą zaletę dotyczącą tego wyświetlacza. Niestety może się kiedyś wam to przydać, ale jeśli rozbijecie na przykład ten wyświetlacz, to tutaj jest o $80 mniejsza cena za wymianę tego ekranu w stosunku do OLED'a na przykład w 10S, bo kosztuje 199 w autoryzowanym serwisie Apple. Pokazuję wam też ten telefon cały czas z tyłu, z tego powodu, że wydaje mi się, że jest to jego jedna z większych zalet. Od ostatnich kolorowych iPhone'ów minęło sporo czasu, więc taki powiew odświeżenia w postaci tego, że mamy teraz do wyboru 6 kolorów, w tym na przykład taki żółty, który jest mega fajny na żywo, oraz czerwony czy czarny, powoduje, że wiele osób może właśnie to przekonać do zakupu tych iPhone'ów. No bo umówmy się, linia 10, 10S jest mega już taka poważna, ona jest oczywiście linią premium, natomiast tam mamy do wyboru tylko kolor złoty, biały oraz czarny. Jak jesteśmy już przy tyle tego urządzenia, to warto powiedzieć o aparacie. Oczywiście on nie ma podwójnego obiektywu i to jest na pewno jakaś jego tam wada, ale oprócz tego, że nie możemy robić sobie tego dwukrotnego przybliżenia za pomocą obiektywu jakby tego teleskopowego, to nie możemy też niestety robić takiego normalnego zdjęcia portretowego właśnie z wykorzystaniem tych dwóch aparatów. Zdjęcia portretowe tym telefonem robione są za pomocą algorytmu cyfrowego, czyli tak naprawdę system po prostu nam nakłada te zablurowanie tła, ale tutaj z ręką na sercu wam mogę powiedzieć, że wygląda to co najmniej tak samo dobrze, jak nawet nie lepiej. Jak robiłem sobie właśnie porównania, to wydaje mi się, że właśnie te zdjęcia wychodzą nawet ciut lepiej od tych robionych po prostu na przykład iPhone'em 10S Max. Ale to jest tak naprawdę drobna różnica, chociaż warto też zauważyć to, że Apple ograniczyło ten tryb portretowy bardzo sprytnie tylko do osób, czyli jak będziecie chcieli sobie zrobić zdjęcie z trybem portretowym psa, to po prostu system wam na to nie pozwoli. Tutaj jest akurat minus Apple za taką praktykę. Natomiast mamy tutaj ukrytą sporą zaletę, której ja nie zauważyłem, ale znalazł ją bardzo popularny amerykański dziennikarz John Graber. Chodzi o to, tak mega przyspieszając całą historię, że w przypadku tego iPhone'a przy zdjęciach portretowych robionych nocą jest używany po prostu ten jeden obiektyw, który ma przysłonę 1.8. Natomiast w przypadku robienia zdjęcia z iPhone'em na przykład 10S Max przy takich samych warunkach jest używany ten obiektyw teleskopowy, który ma przysłonę 2.4. No i może się zrobiło tak mega poważnie i tak technicznie, ale to skutkuje tym, że po prostu te zdjęcia robione tym iPhone'em są jaśniejsze. Zresztą to teraz można łatwo zauważyć właśnie na tym porównaniu. Także tutaj pojawił się taki paradoks, że pomimo tego, że tutaj nie mamy teoretycznie takiego oryginalnego robienia tego zablurowania, tylko jest to cyfrowe, to i tak to w warunkach na przykład z gorszym światem lepiej wychodzi. Przechodząc do środka tego urządzenia, trzeba wspomnieć na początku o Face ID, które jest dokładnie tym samym Face ID, które mamy w przypadku 10S-a, czyli tych droższych
droższych modeli. Jest ono szybsze oraz można powiedzieć bardziej dokładne w stosunku do iPhone'a 10, co jest też, wydaje się być plusem właśnie w konfrontacji z tym telefonem. Niemniej oprócz tego, że są tutaj użyte najnowsze czujniki przy Face ID, to też zostały użyte najnowsze procesory, te same, które Apple zastosowało w przypadku iPhone'ów 10s. No i to skutkuje tym, że po przeprowadzonych dokładnych testach Geekbench wychodzi, że ten telefon jest najlepiej zoptymalizowanym i najbardziej wydajnym iPhone'em. Ledwo co, ale jednak pokonał w testach iPhone'a 10s Max, który ma więcej pamięci, na przykład RAM. W związku z tym można śmiało powiedzieć, że jego wydajność to jest naprawdę bardzo duża zaleta, już nawet nie porównując do tych najnowszych iPhone'ów, ale przede wszystkim porównując do tych starszych urządzeń. Teraz coś, co może też na Was zrobić ogromne wrażenie, to bateria w tym telefonie. Przeprowadzono różne testy, porównania z innymi urządzeniami i wychodzi, że bateria w tym iPhone'ie jest obecnie jedną z najlepszych, jeśli nie najlepszą baterią na rynku. I tutaj już nawet nie chodzi o same iPhone'y, bo ten telefon też przebija Galaxy S9 czy LG V40. Oczywiście takie rzeczy jak wsparcie systemowe będzie dokładnie takie same jak w przypadku tych droższych modeli iPhone'ów 10s i 10s Max, także tym się nie musicie martwić. No i prawdopodobnie będzie po prostu on dłużej wspierany o rok w stosunku właśnie do iPhone'a 10. Sama cena tego urządzenia jest też zaletą, można powiedzieć, pomimo tego, że to nie jest tani iPhone, tylko jest to tańszy iPhone, no to jednak możemy na nim zaoszczędzić 1000 zł w kontekście właśnie tego droższego iPhone'a. Natomiast sama różnica w tej cenie pomiędzy tymi dwoma urządzeniami nie jest jedyną zaletą związaną z tym faktem, ponieważ wersja 128 GB jest tylko jakoś 200 zł droższa od tej wersji podstawowej 64. Także jeśli będziecie rozważać zakup iPhone'a 10R, to koniecznie kupcie sobie po prostu tą wersję 128 GB, bo tak naprawdę dopłata do większego dysku jest śmiesznie niska w porównaniu do tego, co musimy dopłacić w przypadku na przykład jak kupujecie sobie iPhone'a 10S o wartości 256 GB. Wszystkie te telefony oczywiście możecie nabyć na x.com.pl, więc tam Was też odsyłam, a link znajduje się w opisie tego filmu. Tyle ode mnie, mam nadzieję, że rzuciłem Wam trochę inne światło na ten telefon. Osobiście, tak jak Wam już mówiłem w jednym filmie, bardzo mnie pozytywnie zaskoczył. Nie spodziewałem się aż tak dobrej jakości przede wszystkim wykonania tego telefonu, bo o tym też warto wspomnieć. No i przede wszystkim o tych innych rzeczach, które też wyróżniają ten telefon na tle innych telefonów czy iPhone'ów. Także mam nadzieję, że ten film Wam trochę rzucił inną perspektywę i osoby, które zastanawiały się właśnie nad wyborem czy iPhone'a 10R, czy 10, albo 10S, będą mogły to sobie jeszcze raz przemyśleć. Chociaż uczciwie Wam powiem, że i tak wydaje mi się, że przy obecnych cenach iPhone'a 10 tamta propozycja, jeśli na przykład nie patrzycie na design oraz możecie mieć mniejszy ekran, będzie lepsza. Ale to już jest takie moje na koniec mega subiektywne zdanie. Tyle ode mnie, subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco i my widzimy się w następnym materiale. Trzymajcie się, cześć!